Czarek, gratuluję, przywiozłeś brązowy medal z Sofii. Jak cały turniej możesz określić? Opowiedz troszkę o tym, co tam się w Bułgarii działo. Hej, najpierw się przywitam, dzień dobry, cześć, witamy. Co się działo? Działo się dużo. Wyboksowaliśmy trzy walki, niestety tylko trzy walki. Pierwszą z Węgrem, wielkim majkutem, ale wygrana na szczęście. Druga z chłopakiem z Gruzji. To no, też taki mocno agresywny bój, ale też udało się pokonać go. No i niestety trzecia walka z Litwinem, z którym walczyłem jakiś czas temu i wygrałem. No niestety na mistrzostwach Europy się nie udało. Dziś przegrałem jednogłośnie na punkty. Też ostrzeżenie mi troszeczkę zabrało walkę, bo myślę, że. Troszkę się to zdenerwowało? Myślę, że zdenerwować podczas walki nie było jakiegoś wielkiego zdenerwowania, tylko no już po prostu. Już było to, może jednak z tyłu głowy, że już ten punkt jest odebrany, że trzeba nadrabiać. No trzecią rundę to już tak nadrabiałem, że cały czas mutka, mutka, mutka. To nawet mi sędziowie nie dali ostatniej rundy, więc no gdzieś tam trzeba zagryźć czasami zęby, no bo No ale pamiętasz jak roz rozmawialiśmy na tym zgrupowaniu w Spale, mówiłeś, że trzeba będzie gryźć ziemię, wydrapać ten medal i, i, i robiłeś co mogłeś. No dokładnie, bo znowu sobie mogę powiedzieć, że ciężko na to pracowałem i wydrapałem, wygryzłem, bo nie było łatwo, bo jednak no, to był mój, można powiedzieć, taki pierwszy start poważny po przerwie. Taki no właśnie, bardzo trzeba, poważny. trzeba to podkreślić, że ty wracasz po bo, bo długiej kontuzji. Osiem miesięcy bez, bez boksu, tak naprawdę pierwszy y, wielki turniej, na który się pojawiłeś. Tak, tak, tak. No właśnie, tak. Wiadomo, że chciałbym mieć złoto, mam brąz, ale troszeczkę mnie tak uspokoiło, że jednak nie wypadłem ze starego instynktu. On dalej pewnie brzmie i jednak kurczę, dalej potrafię gryźć, drapać z całych sił i wyszarpać sobie tą walkę wygraną, więc... Bardzo, jest, bardzo jest zmęczenie fajnie. trochę, widzę, że jesteś tak, zmęczony. Tak, tak, już ten cały wyjazd, całe przygotowania już, kurczę, tak się dobiły już, można powiedzieć, takie ostatnie dni w tej Bugarii, to że chętniej bym leżał, uczułem do góry i nic nie robił, bo tyle pracowałem na to, żeby się tu znaleźć. Bo całe, można powiedzieć, zakwalifikowanie się tutaj do kadry na Mistrzostw Europy też mnie dużo kosztowało, bo musiałem sobie też wydrapać miejsce tutaj. No, bo... no trzeba coś udowodnić, żeby w tej kadrze tak, być. No prawda? Bo jednak, kurczę, no ta przerwa nikt też nie był taki pewny, jak ja będę boksował, czy tej kondycji będzie, czy siły będzie, czy, czy technika nie wyparowała. Też stał nade mną jeden wielki znak zapytania. Ale na szczęście No, no wróci, Wróciłeś z przytupem. Jest e, brązowy medal. E, jest. Troszkę się uspokoiłeś, bo wiesz, że potrafisz, wiesz, że boks to jest to, co e, kochasz najbardziej. Jakie plany teraz? Jakie plany? Dwa, trzy dni odpoczynkuję, jeszcze luźnego, gdzieś jeden trukcik zrobimy. I nowa robota, dzień jak co codzień. Nie możemy siadać na laurach, zasuwamy dalej, bo za ponad miesiąc są Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie o, jest dużo do wywalczenia z dobrymi zawodnikami, więc. Czyli widzimy się na mistrzostwach seniorów. Tak, 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 dokładnie. Jeszcze chciałbym tutaj na tym miejscu podziękować moim trenerom i kadrowym i klubowym, w szczególności trenerowi Adamowi Jabłońskiemu. Bo kurczę, co trener zrobił, ile oddał, żebym to miał na szyi, to sam chyba tylko trener wie i ja, więc dziękuję bardzo. Ja dziękuję i też pozdrawiam, trenera. Dziękuję i również pozdrawiam. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.